Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na kolejnym briefingu prasowym zgodnie z obietnicą. Spotykamy się w kancelarii prezesa Rady Ministrów na naszym cotygodniowym spotkaniu po to, aby omówić plan na najbliższy tydzień. W gruncie rzeczy chciałbym, abyśmy się skupili na tym spotkaniu, przede wszystkim na jutrzejszej Radzie Ministrów. Myślę, że pewnie najwięcej pytań, które otrzymam od Państwa, to właśnie będą pytania dotyczące ustawy, która ma się pojawić na jutrzejszym posiedzeniu rządu. Jutro Rada Ministrów odbędzie się o godzinie 12 .00. i w trakcie tego posiedzenia oczywiście pojawi się wiele różnych projektów. Ja może tylko Państwu powiem, iż jednym z projektów będzie projekt przygotowany przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Będzie to projekt związany z budową... I przebudową właściwie toru wodnego Świnoujście Szczecin. Chodzi o to, aby wreszcie zrealizować tę inwestycję, aby wreszcie mógł port w Szczecinie działać pełną parą. Chodzi o to, aby wprowadzić ułatwienia proceduralne i wreszcie, aby ta inwestycja, która jest w większości dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej bo prawie w 85% mogła być zrealizowana w najbliższych latach. To jest bardzo ważna inwestycja, na której bardzo nam zależy. Projekt ustawy jutro będzie omawiany na posiedzeniu Rady Ministrów. Szanowni Państwo, również wśród ustaw, które pojawią się jutro, jest ustawa przygotowana przez Ministerstwo. Ministerstwo zdrowia. Ministerstwo zdrowia przygotowało między innymi ustawę o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Ta ustawa jest związana z obowiązkiem, jaki nałożyła na nas Komisja Europejska, tak aby wdrożyć dyrektywę unijną. To, to wynika z, obowiązku, z obowiązków unijnych, oczywiście, jest to związane z Uruchomieniem pewnych procedur co do standardów, jakie tkanki, które są ściągane do nas tutaj do Polski w ramach różnych zabiegów operacyjnych i standardów, jakie powinny te tkanki spełniać, wypełniać. Chodzi o to, aby te organy które na przykład są sprowadzane były bezpieczne aby użytkownicy albo właściwie może osoby korzystające z banków tkanek miały pewność co do jakości sprowadzanych preparatów. Kolejną ustawą która zostanie omówiona na posiedzeniu rządu w dniu jutrzejszym. Jest to ustawa oczywiście o sieci szpitali. Wbrew temu i wbrew tym informacjom, które bardzo często pojawiały się w mediach chciałbym państwa uspokoić na posiedzeniu Rady Ministrów ta niezwykle istotna i ważna naszym zdaniem z punktu widzenia reformy kompleksowej, systemowej reformy służby zdrowia ustawa na pewno się pojawi. Od wielu miesięcy Ministerstwo Zdrowia na czele z ministrem zdrowia panem konstantem Radziwiłem pracowało nad tymi regulacjami one były dosyć szeroko konsultowane teraz przyszedł czas aby wreszcie ten projekt ustawy pojawił się na posiedzeniu rady ministrów celem tej ustawy szanowni państwo jest przede wszystkim to aby zmienić służbę zdrowia, aby wreszcie kolejki, z którymi od wielu lat wiele rządów się borykało i żaden z rządów nie potrafił stanąć na wysokości zadania, tak aby przygotować dobrą reformę, aby właśnie to zmienić, aby kolejki do lekarzy zniknęły, aby każdy pacjent miał dobrą, profesjonalną opiekę medyczną, miał dostęp do wysokiej klasy specjalistów, aby służba zdrowia miała... Zapewnione odpowiednie finansowania, ale finansowanie oczywiście to z uwagi na interes pacjenta, na tym niezwykle nam zależy. Natomiast, również jednym z aspektów tej szerokiej reformy, ponieważ ustawa o sieci szpitali jest tylko jednym z elementów tej szerokiej reformy, warto zwrócić uwagę na to, że jest również w trakcie prac, tutaj jeszcze międzyresortowych, wkrótce stanie również na komitecie stałym, ustawa, która gwarantuje. Minimalne wynagrodzenia dla osób, które pracują w służbie zdrowia, bo my wierzymy, że bez dobrze wynagradzanych pracowników służby zdrowia nie ma dobrej służby zdrowia. Chcemy, aby wszystkie osoby, które pracują w służbie zdrowia, miały zagwarantowane odpowiednie świadczenia, odpowiednie wynagrodzenia, tak aby skutecznie. Pacjenci, którzy będą korzystali z ich usług, byli leczeni i właściwą, byli pod właściwą profesjonalną opieką. Także ta ustawa na pewno również jutro pojawi się na posiedzeniu Rady Ministrów i wierzymy również, że zostanie ona przyjęta, bo zależy nam, jak Państwo doskonale wiecie, aby. Projekt tej ustawy został oczywiście przyjęty później w, w toku prac parlamentarnych, następnie aby ona oczywiście weszła w życie jeszcze w tym roku. To właściwie najważniejsze ustawy, które pojawią się w dniu jutrzejszym na posiedzeniu rządu.